Do internautów w naszym regionie trafiają maile, które mają na celu wyłudzenie wrażliwych danych. Oszustwo jest sprytnie zaprojektowane. Nie powiela wyświechtanych schematów i jest dopracowane. Adres mailowy do złudzenia przypomina ten nam znany, używając na przykład imienia i nazwiska. Inna jest jednak domena. A na to często nie zwracamy uwagi i problem gotowy. Ale może to też być telefon lub SMS, który wygląda jak z banku, podejrzane linki w wiadomościach czy prośba dziecka o zrobienie przelewu. Jeśli sami tego nie przeżyliśmy, to na pewno nieraz słyszeliśmy takie historie. Jak się ochronić przed cyberoszustami? O tym w materiale Magdy Sincewicz. Niestety nie udało się to prawie 100 osobom, które padły ofiarą przestępców z Tychów. 27-letni mężczyzna i jego 27-letnia partnerka oferowali udzielenie pożyczki, nie mając zamiaru wywiązać się z umowy. I tak przez ponad pół roku oszukiwali ludzi przez internet. Było to ich stałe źródło dochodu. Zarobili na tym ponad 10 tysięcy złotych. Wyłudzali oni od różnych osób niewielkie kwoty pieniędzy związane z potencjalnym i rzekomym udzieleniem kredytów, pożyczek finansowych. Czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego jest zagrożony karą pozbawienia do lat 8. Jednocześnie osoby te są już karane za tego typu przestępstwa. Przestępstwa, z którymi spotykamy się niestety na co dzień, w sieci, przez telefon lub na żywo. Tak jak pani Maria z Tychów, która na szczęście w ostatniej chwili zorientowała się, że ktoś chce ją okraść. Zaniepokojona zwróciła się natychmiast o pomoc do sąsiadów. Jak sama przyznaje, to wiele ją nauczyło. Ja nie mam internetu, ja mam tylko telefon zwykły, zielony, czerwony do dzieci. Jak dzwonią, jestem sama, ale już miałam taki problem. Ja już miałam wszystko naszykowane. Tylko przez okno miałam wyrzucić. Jak potem my wejrzeli do okna, normalnie uciekł. I ja już miałam ten woreczek zawiązany i tak już zrobiłam. Boże święte, jak to pamiętam, to jest normalnie szok. Pozbyć się wszystkich pieniędzy. Jak do tego nie dopuścić? Zawsze należy zachować ostrożność, nie działać w pośpiechu i czytać wnikliwie wiadomości, które otrzymujemy. Jeśli nawet wydaje nam się, że to informacja od kogoś znajomego, warto skontaktować się z tą osobą, najlepiej telefonicznie. Bądźmy też w bieżącym kontakcie z naszym bankiem. Pamiętajmy, że bank czy policja nie dzwonią do nas z pytaniem o nasze hasło, ani z informacją, że nasze konto właśnie jest atakowane i trzeba szybko przelać pieniądze na inne konto. Eksperci przypominają tak, żeby nigdy nie używać tego samego hasła w więcej niż jednym miejscu, bo wystarczy, że ktoś się włamie do jednego z nich i przejmie tym samym pozostałe konta. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, należy bezzwłocznie zgłosić sprawę na policję.